Dzień dobry Państwu. Dariusz Bugalski, chociaż może trudno w to uwierzyć, ale chcę Państwu zameldować, że wpadłem w kanał, a właściwie nawet dwa, bo są to dwa kanały jednego z moich zębów. No i wynika z tego taki oto wokal. Więc pozwolą Państwo, że króciuteńko i szybciuteńko zaproszę Państwa na... Cześć Dariuszku. O, cieniutko. Nie, musimy coś zrobić. Zaprosiłeś gości, to nie można do nich tak beblać. Wiem, wróżka zębuszka. Pomoże. Witam Państwa. Bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. No, teraz mówisz jak Bugalski. Zapraszam na K3. Już czeka. Wróżka uleczyła i odleciała, a przyjechał na rowerze nasz gość, Jerzy Korpanty, wybitny znawca Junga i jego tłumacz, tłumacz innej znakomitości, Jamesa Hillmana, o którym też porozmawiamy w K3, a dzisiaj o Jungu. Jest między nami, Jerzym i mną, pokrewieństwo duchowe, ale też rodzaj, Jerzy użyje tego słowa za chwilę, więc uprzedzam, sprawdźmy na wszelki wypadek w słowniku. Dyskrepancja. Dyskrepancja, rozbieżność, sprzeczność, niezgodność. No, do pewnego stopnia. Także w ubiorze. Ja, jak zwykle, marynareczka, koszula, pół buty, a Jerzy na cyklistę. Zapraszam Państwa. Drogi Darku, jak się masz? Wspaniale. Dlaczego siedzisz zawsze w tym ubranku? Ponieważ... Mogę mówić patrząc na ciebie i to tak, jest dobrze? Będę przeszczęśliwy. Okay. W ubranku i w półbutach, bo mi się lepiej myśli. A poważnie? No naprawdę. W domu pracuję, jestem w stroju, nie wiem, czy to widać w kamerze. Dlatego świat jest ciekawy i piękny. Dyskrepancja, jak się wyraziłeś. W stroju, tak. Będziemy rozmawiali o Jungu z okazji wydania jego czarnych ksiąg. Pan Dariusz Bugalski się to ja jestem. Synchronizował w sposób jungowski ze mną, tak? Ponieważ zadzwonił do mnie dwa dni po tym, jak odbyła się światowa premiera oficjalna w wydawnictwie Norton, tak zwanych The Black Books Junga. Jung przez 16 lat, od 1913-14, spisywał swoje wizje, swoje przeżycia, spisywał wizje i swoje przemyślenia i komentarze w czarnych, oprawionych w skórę zeszytach, które później nazwał po niemiecku Bücher, czyli books, czyli księgi. Ja tak naprawdę nie są księgi, są skoroszyty. I dosyć duże skoroszyty. Skoroszytów było 6. On własnoręcznie, jakby na brudno, spisywał wizje, niektóre na gorąco, niektóre na zimno, czyli z dystansem. Notatki, szkice, rysunki, po czym spisywał do tych wizji swoje komentarze, a później spojrzenie psychologiczne na całokształt. To są takie 3 warstwy. Po kilku latach postanowił, że trzeba coś zrobić z tymi zapiskami i wówczas zamówił specjalną wielką księgę w dużym formacie, w oprawioną czerwoną skórę, welinowy papier, własnoręcznie wykaligrafował, iluminował. Czarne księgi, czyli czarne zeszyty, są to oryginalne materiały, które później posłużyły Jungowi do zrobienia ekstraktu, którym jest czerwona księga. Mhm. I teraz, 1/3 to jest tekst wzięty żywcem, jak gdyby, do Czerwonej Księgi. 1/3 jest to tekst zbliżony do tego, który się pojawia w Czerwonej Księdze, ale zmodyfikowany i to znacznie. 1/3 najciekawsze są to teksty, których nie ma w Czerwonej Księdze. Czarna Księga wyszła w 7 tomach. Jeden tom to jest wstęp Shamdasaniego, tom tych skoroszytów. Ale faksymile. Faksymile tych odręcznych historii plus tłumaczenie na angielski. To jest w takiej dużej kasecie, dosyć drogie. Będziemy musieli poczekać na wersjach dla czytelnika, gdzie będzie tekst niemiecki i angielski komentarz.
I wtedy jesteś, będziesz tłumaczył. Jesteś umówieni już vis-a-vis. Wydawnictwo teraz. Wydawnictwo. Pan Grzegorz Ciepły z Krakowa wykonał znakomitą sprawę, że zdecydował się na wydanie tej Czerwonej Księgi. Wydawnictwo Norton jest zachwycone naszym polskim wydaniem, co również powiedzieć, że Prokopiuk i ja przetłumaczyliśmy to. Oni są zachwyceni naszym tłumaczeniem. Ja naszym... też jestem zachwycony. Ja też jestem zachwycony, bo wykonaliśmy piękną robotę. Czarną księgę będziemy również wydawać, tylko musimy tylko poczekać. Będziemy się zachwycali. W każdym razie będzie uczta duchowa, jest całość, jest bardzo ciekawa, natomiast 1/3 jest mnie fascynująca, jak czerwona księga, nie mogę opowiadać dalej. Te czarne księgi, ta czerwona księga, to jest zupełnie inny Jung. Te wszystkie rozważania teoretyczne, pisane językiem naukowym, no to jest jednak tak inny Jung. Pełen ognia, tak, pełen życia, tak, nie te nudne. Przepraszam, że tak mówię, bo ja naprawdę, mnie się nie zdarzyło przeczytać żadnej książki Junga do końca, bo to jest taka nuda. To jest wspaniała koncepcja, ale jakaś taka, no, może też o tym powiem tutaj, nie do czytania. Czerwona księga jest fenomenalna. 22 tomy dzieł zebranych Junga są zredagowane i napisane dla świata akademickiego w dużej mierze i są rzeczywiście jak najbardziej nudne i miejscami nie do czytania. Natomiast bardzo polecam wszystkim czytanie seminariów Junga. On spotyka się z grupą 20-30 osób, prowadził seminaria po angielsku głównie i w tych seminariach poświęconych marzeniom sennym, Zaratustrze i wizjom i tak dalej, jest żywym człowiekiem, który live mówi. To było wszystko stenografowane. Tam jest to fascynujące, ponieważ mamy żywego Junga, trochę podobnie jak w tych księgach. I strasznie polecam czytanie tych seminariów, które są dostępne po polsku w tłumaczeniu, w których są różne śmieszne lub mniej błędy, ale da się to czytać po polsku również i to jest super ciekawe. Sonu Shamdasani, który jest aktualnie takim znawcą Junga numer jeden na świecie. Edytor Czerwonej Księgi, prawda? Właśnie chciałem o tym powiedzieć. Przez wiele lat starał się, żeby Czerwona Księga została wydana, ponieważ ona leżała zamknięta pod kluczem w szwajcarskim banku. W szwajcarskim banku? W szwajcarskim banku, ponieważ rodzina Junga uznawała przez cały czas, że jest to tekst, który nie powinien ujrzeć światła dziennego. Zależało rodzinie na tym, żeby on cały czas uchodził za pana profesora. Po jego śmierci powstał cały wielki ruch jungowski, olbrzymia ilość analityków jungowskich, drugie, trzecie już pokolenie. W związku z tym, żeby ci ludzie funkcjonowali według pewnego kanonu ustalonego już poprzez te 22, a znaczy 20 tomów dzieł zebranych Junga, który ten kanon był wykorzystywany, wiedza w nim zawarta przez tychże analityków i świat akademii, chociaż świat akademii się cały czas trochę boczył i boczy na Junga. Druga kwestia to była kwestia związana z tym, że nagle zaglądamy panu Jungowi w głąb duszy, żeby nie powiedzieć bardziej dosadnie, gdzie mu zaglądamy, ponieważ czym jest Czerwona Księga? Czerwona Księga jest zapisem, no nie bójmy się tego słowa, wizji, czasami infernalnych, czasami niebiańskich Junga, które on miewał. Zachęcam do zajrzenia do Czerwonej Księgi Junga. W każdym razie Jung, który nigdy nie przewidywał do publikacji tego tekstu, tam obnaża się całkowicie, opowiada o swoich zmaganiach ze swoją duszą, którą utracił, której poszukuje. Mając około 40, będąc bardzo ustawionym w życiu panem profesorem, nagle odkrył, że zatracił duszę i zaczyna poszukiwać tejże duszy, schodząc do podziemi. Był szaleńcem? Podejrzenie o to, że przeżył chorobę psychiczną i z niej wyszedł, miał sam Jung. On o tym expressis verbis mówi. Kiedy wizje zaczęły mu się pojawiać, przeraził się, że właśnie popada w chorobę psychiczną. Tym bardziej, że był praktykującym psychiatrą i przez 15 lat stykał się z ludźmi, którzy miewali podobnego rodzaju wizje. Nie był to świat, którego on nie znał. Później zaczął poznawać z pierwszej ręki. Wiedział już, jak ludzie, którzy zaczynali mieć wizje, popadali w schizofrenię albo w chorobę psychiczną innego rodzaju. Dlatego nigdy nie poddawał się swoim wizjom, to znaczy postacie, które się zjawiały w tych wizjach, różnego rodzaju siły psychiczne spersonifikowane, które zaczynały z nim wchodzić w dialog, były dla niego przeciwnikiem w sensie dyskusji, a nie bóstwem, przed którym on padał na kolana. Tak, on z nimi rozmawiał, dyskutował, próbował się dowiedzieć przy bardzo ciekawym założeniu, że one są mądrzejsze od niego. To jest zresztą ciekawe, bo mamy aspekt literacki, dramatyczny, dramaturgiczny wręcz. Jung, zdając sobie sprawę, że w jakim sensie dialoguje ze samym sobą, ze swoim wnętrzem, starał się być krnąbrny, dialogować, zadawać pytania.
zdawał sobie sprawę, do czegoś prowadzi. Znaczy, że... Do czego? Jung nazywał to zwrotem poszerzenie świadomości, indywiduacji, to znaczy dochodzenia do tego, kim się jest. To poszerzenie świadomości to jest doprowadzenie treści nieświadomych do świadomości, co często odbywa się w sposób dramatyczny, często jest nieprzyjemny, a zawsze związane jest z różnego rodzaju obrazami, o czym mówił Jung, mówią ludzie, którzy tego rodzaju wizje miewali i miewają. Przejście przez świat obrazów spersonifikowanych następnie w różnego rodzaju postaciach, czasami związane jest z wielkim cierpieniem, bólem, ale suma summarum to wszystko prowadzi do poszerzenia świadomości. No właśnie, ale to nie chodzi o to, że ludzie, którzy mają taki kontakt, taki dostęp, że oni są chorzy psychicznie. To nie oznacza psychozy. To może oznaczać, ale to nie musi oznaczać. On znał bardzo wielu ludzi, z którymi omawiał ich wizje, dzielił się swoimi wizjami w takim wąskim kręgu. To też miało takie znaczenie trochę, żeby może ośmielić ludzi do tego, żeby poszukiwali tych swoich głębi psychicznych i mówiąc w uproszczeniu się rozwijali. Jung nie mówi tego expressis verbis, ale ta jego cała czerwona księga jest świadectwem czego? Tego, że człowiek jako jednostka może się kontaktować z siłami duchowymi, mieć przeżycia mistyczne, mieć przeżycia duchowe w kontakcie z daimonionem, z boskością, z Bogiem po prostu, które nie muszą być zapośredniczone przez nic. Przez żadną instytucję, przez żadnego specjalistę od duchowości. To jest kościół na przykład. Tak jest. Każdy człowiek potencjalnie może nawiązać bezpośredni kontakt ze swoim wnętrzem, swoją duchowością, z bóstwem, z Bogiem, z bogami, jak to było w świecie antycznym. I mówię to liczbą logię, ponieważ nasza psyche jest politeistyczna. Są bogowie i są daimoniony, które pośredniczą między bogami, bóstwem a człowiekiem. Daimonion Sokratesa, który ostrzegał go przed robieniem i nierobieniem różnych rzeczy. Ta droga w siebie jest drogą indywidualną i drogą indywidualizacji w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. To znaczy, żeby stać się sobą, nie w sensie wyizolowania. Wyizolowanie jest niezbędne do tego, żeby wejść na drogę indywiduacji, która się odbywa solo, po czym oczywiście wrócić do społeczeństwa. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo do pewnego stopnia to, co Jung robił, to była działalność artystyczna. Zwłaszcza, że wtedy to był Zurich, w Zurichu rodziły się ruchy awangardowe. On też zresztą interesował się współczesnymi mu wielkimi artystami, Picassem i Joyce'em. Pisał o nich eseje, z tym, że nie akceptował ich drogi, bo według niego to było wejście w głębiny i koniec, dziękuję bardzo, ucieczka jakby. Jego rolą było bycie przewoźnikiem, takim kimś, kto prowadzi prom. Jedziemy tam, a potem wracamy z wiadomością dla innych, prawda? Tak ją widział. Jung nie byłby chyba zadowolony. No, mówisz trochę, moim zdaniem, poprzez pryzmat książki Shamdasaniego i Hillmana. Książka się nazywa Lament of the Dead. Czyli Lament Zmarłych. Shamdasani i Hillman, analizując to, co Jung wykonał, mówią zresztą bardzo ciekawe rzeczy na temat tego, że język poetycki i język obrazów jest o wiele bardziej adekwatny do tego, żeby opisywać stany duchowe, stany psychiczne niż język naukowy. Zresztą definicje, co to jest dusza, co to jest nieświadomość i tak dalej, są umowne. Jung wystrzegał się i mówił, że nie wie. Dlaczego mówisz, że Jung by się nie był zadowolony? Ponieważ Jung, żeby móc być panem profesorem i być częścią akademii, nie mógł się przyznawać do tego, że ma tu jakiś ciągot literacki, że pisze teksty literackie, które można by oceniać w kategoriach sztuki właśnie. On był znakomicie utalentowany malarsko, był znakomicie utalentowany kaligraficznie i był utalentowany literacko. Mamy tam fragmenty, które się żywcem nadają do teatru albo do powieści. Oczywiście warto rzucić okiem na tę wersję czerwonej księgi faksymilową z obrazami wykonanymi przez Junga, ale Jung przestrzegał, żeby go nie naśladować. Znaczy te obrazy malował Jung dla Junga. Nie chciał wydawać czerwonej księgi, jeżeli ktoś mówi, że przygotowałem do druku, jest to nieporozumienie i nic bardziej błędnego. Ale w takim wąskim kręgu przyjaciół, znajomych, uczniów ona funkcjonowała. Nic bardziej błędnego. Nie, to nieprawda. Inaczej. Fragmenty pokazywał wybranym ludziom. Nigdy nie została skończona. Ta wersja niedokończona stała na takim stelażu w jego pracowni. Nikt oczywiście nie śmiał do niej podejść. Niektórym ludziom pokazywał bardzo krótkie fragmenty. Pani, która kiedyś przepisywała fragmenty czarnej księgi, jaka pani Baines,
użala się, że on pozwolił jej tylko jakiś tam fragmencik przeczytać, resztę on sam przepisywał na maszynie. Nie naśladujcie mnie, taki przekaz. Każdy człowiek w swoim życiu przeżywa swój mit, swój życiowy mit. Znaczy, czego od niego domaga się los. W tej nieświadomości pracują miliony lat i miliony ludzkich wcieleń, które w nas są, nasi przodkowie, łącznie z zwierzętami, roślinami. Dusza się od nas domaga różnych rzeczy, kierując z naszym losem. Z tego powodu ludzie starzy, kiedy spoglądają za siebie, nagle z uśmiechem lub z przerażeniem orientują się, że ich życie przebiegało według jakiegoś wzoru, którego oni nigdy w życiu nie planowali. Się sam zaplanował. I to jest dobrze, że jeżeli rozpoznasz, nawiążesz kontakt z daimonionem w sobie, z tym głosem, który może tobą powodować, i wtedy twoja psycha cię koryguje, twoja dusza cię koryguje. Znaczy, dzieją się rzeczy z zewnątrz, które wpływają na twój los, natomiast jak spojrzysz później, okazuje się, że... Czyli jest jakiś wzór. Tak miało być. Inaczej być nie mogło. Czyli chodzi o to, żeby ten wzór rozpoznać? Gdybyś mógł go rozpoznać, to byłbyś jasnowidzem. Po prostu pozwolić mu się dziać w sobie, dać się powodować, nawiązać kontakt z psychą i rozmawiać z nią. Do pana nie na to.
Oprócz tego, że możemy mieć wizję i są ludzie, którzy te wizje miewają na jawie, wizje objawieniowe, wizje infernalne, codziennie, a w zasadzie co noc miewamy sny. Coś w nas, co nie jest nami, nie jest naszym ja, funkcjonuje nieustannie, jest reżyserem, scenarzystą, jednocześnie aktorem w naszym wnętrzu. Analizując marzenia senne, możemy zaczynać dostrzegać różnego rodzaju cykle, różnego rodzaju wzory w marzeniach sennych. Dysponując wiedzą, przynajmniej minimalną wiedzą na temat znaczenia różnego rodzaju symboli, archetypu i tak dalej, możemy czerpać z tego niesamowicie przydatną wiedzę życiową. No właśnie, i to przeciwstawiają sobie dwa terminy, że to jest różnica między życiem a egzystencją, prawda? Z jednej strony mamy naukę, która doprowadziła do tego, że sam się cenzurował niejako. Nie chciał być zbrany za wariata, a z drugiej strony mamy Kościół, który też cenzuruje. Chce mieć pieczątkę na tych doznaniach duchowych. To jest presja. Próbował trochę może i jakoś lawirować, znaleźć swoje miejsce w społeczności. Wielu ludzi ma takie doświadczenia, o których ty teraz powiedziałeś, tylko albo nie przywiązuje do tego wagi, albo wręcz wypiera. Oczywiście, prawda? Jest to olbrzymi temat. I jestem przekonany, że ludzie również w Polsce miewają wizje, miewają doznania mistyczne, natomiast albo się boją o tym mówić, bo uważają, że gdyby poszli do księdza... To nie tylko chodzi o księdza, chodzi o znajomych, o przyjaciół, dokładnie, o rodzinę. Ale jakby mówiliśmy o kościele, no tak, ewentualnie zostali uznani za chorych psychicznie. Natomiast Jung daje świadectwo tego, że można być panem profesorem cieszącym się światową sławą, a jednocześnie mieć wizję i bezpośredni kontakt z Bogiem, z bóstwem, z rzeczami z tej kategorii. Pan profesor, który ma praktykę, który prowadzi seminaria, wygłasza wykłady. Ma żonę, dzieci, odbywa służbę wojskową, tak rzeczy dzieje w Szwajcarii. To jest 100 lat temu. I w pewnym momencie, jak jest w swoim gabinecie, przychodzą do niego różne dziwne byty. I on z nimi rozmawia. Chrystus mu się pojawia. No może to się pojawia, tylko po prostu jest w tym. Jest, wizjach. No właśnie jest, tak. I on z nimi rozmawia. A tak. Potem znowu idzie spać, budzi tak. Się, bawi się z dziećmi, je śniadanie, idzie na wykład i tak dalej, i tak dalej. Jak to się dzieje, że to się w ogóle odbywa jedno i drugie? Powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Jak to się odbywało? Nie wiem. I to jest pytanie, jak on to robił, ponieważ to jest bardzo trudne, co on wykonał. On był niezwykle regularny, on tym sam mówił. Ma świat dzienny i świat nocny, w świecie dziennym. Opiekował się swoimi dziećmi, miał praktykę kliniczną, był jak najbardziej normalnym człowiekiem, nie żadnym człowiekiem chodzącym w chmurach i stwierdził, że bez tego byłby zagrożony. Musiał mieć ziemię. I on to robił z premedytacją. Od pierwszych wizji on stwierdził, że właśnie po pierwsze im się nie odda, a po drugie, że w ogóle nie zmieni swojego trybu życia. Schizofrenik, jak wiesz, wsiada w pociąg i jedzie na biegun. On wiedział dokładnie, że mogłoby się zdarzyć i on wiedział, że nie może zmienić swojego trybu życia, jaki wcześniej prowadził, normalnego, burżuazyjnego trybu życia w Szwajcarii. I że to będzie jakaś proteza, która będzie trzymać. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Zbieżności narracji, które się zjawiają w tych wizjach, z tekstami przede wszystkim Tako rzeczy Zaratustra, Niczego. Druga sprawa, Goethe i Faust. Jung zafascynowany był Nietzschem, a przede wszystkim Zaratustrą Niczego, może tak to nazywajmy. Przeprowadził trwający 3 lata seminarium poświęcone tylko i wyłącznie Zaratustrze Niczego. Jego konkluzja, jeśli chodzi o postać Niczego, była następująca. Nietzsche, podobnie jak on, Nietzsche miał wizję Zaratustry. Tam jest zresztą tekst, że Zaratustra przeszedł koło mnie i zrobiło się nas dwóch. Ale w tym momencie to było po raz pierwszy i ostatni, kiedy Nietzsche powiedział, że przeszedł koło mnie Zaratustra i z jednego zrobiło się dwóch. Ponieważ w dalszym ciągu już nie ma dwóch, tylko jest jeden. Zaratustra, Nietzsche jednocześnie. Ponieważ, w odróżnieniu od Junga, Nietzsche popadł w psychozę. Utożsamił się z postacią archetypową, która wyłoniła się z nieświadomości, czyli Zaratustrą. Napisał tekst, który jest ustami, przez które mówił archetyp Zaratustra. Nie miał kontroli nad sobą, nad swoją psychę. Został owładnięty przez archetyp. Znajdował się w czymś, co, chodzi o ludy pierwotne, jesteś opętany. Jung wielokrotnie o tym mówił i pisał, że właśnie on, wiedząc, czym się to może skończyć, jego przyjaciela mentalnego i mentora Niczego, robił wszystko, żeby się nie utożsamić z żadną z postaci archetypową, nie popaść w chorobę psychiczną. Zresztą znakomicie wyjaśnia, że Nietzsche, będąc Zaratustrą,
czy też Zaratusza, który przemawiał przez opętanego nim niczego, przewidział swój los. Jest słynna scena z Linoskoczkiem, rozdział w Zaratustrze. Zaratustra widzi Linoskoczka, który spada i się zabija. Przed śmiercią Zaratustra mówi do Linoskoczka: nie przejmuj się, zanim umrze twoje ciało, to umrze twoja dusza. W związku z tym śmierć fizyczna nie będzie dla ciebie problemem, bolesna. I co się stało z Nietzschem? Nietzsche 11 lat przed swoją śmiercią fizyczną stracił kontakt z rzeczywistością w Turynie. Oczywiście są różnego rodzaju przyczyny. Miał syfilis w stanie już zaawansowanym. W każdym razie, oprócz tego, zdarzyła się historia klasyczna, jeśli chodzi o bycie zawładniętym przez archetyp opętanym. Dear Christmas, 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 dear Christmas
Ta historia niczego jest bardzo ważna, ponieważ z jednej strony fascynuje Junga i on pisze językiem niczego i obrazami niczego, z drugiej strony cały czas stoi za nim jako memento, żeby tej pokusie nie ulec i nie stać się tym, czym stał się niczego. No tak, to są dwie skrajności, bo to jest taki człowiek paradoksu. Odczucia, że stracił duszę, że gdyby nie podjął pracy nad tą czerwoną księgą, a wcześniej nad czarnymi, to on by tę duszę przegrał. Z drugiej strony jest właśnie ta opowieść o niczem. Więc to jest też bycie linoskoczkiem, poruszanie się po napiętej linie między dwiema skrajnościami. Elitaryzm w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jung nie należał do masy, nie bójmy się tego słowa, do tłumu. Od trywialnych rzeczy się zaczyna, a w końcu zaczyna się kwestionować prawdy objawione. Na czym polega życie? Co to jest miłość? Straciłem duszę, co to znaczy? Gdzie ona jest? Czuł brak czegoś w swoim życiu, w którym miał wszystko w jakimś sensie. Ale to jest jednak też tak, tak można też powiedzieć, że ta kultura, w której żył, zabiera tę duszę. To jest wielki temat Junga. On miał taki przekaz, takie przesłanie, że ja jestem przewodnikiem na tamtą stronę, ale potem wracam i najpierw się muszę sam uzdrowić, uleczyć, a potem pokazuję, co tu jest chore i jakie jest lekarstwo. No to olbrzymi temat, tak, tak, tak. Ale musimy o tym powiedzieć. Chodzi o to, że on miał wielką odpowiedzialność etyczno-społeczną, kulturową. Widział, że świat jest chory. Bingo, bingo. Tak? I to jest tak bardzo jest. Ważny i olbrzymi temat. Funkcjonujemy w społeczeństwie, w grupie, wśród ludzi i od momentu uzyskania przez człowieka świadomości, człowiek zaczyna żyć w coraz bardziej sztucznym świecie. My sobie nie zdajemy sprawy, w jak bardzo sztucznym świecie. Od momentu śmierci Junga w 1961 roku mija aktualnie 60 lat. Jung był już przerażony tym, jak świat goni, jak pędzi i co się, zresztą bardzo niesamowity czas, jeśli chodzi o kulturę, rozpady, wartości. Dla większości ludzi zadawanie sobie takich pytań, które wytrącają ich z tego stadnego życia, i to mówił Jung, to jest zwerb, jest niebezpieczne. Cena, zaprzedają duszę. Oczywiście. No, tracą duszę. Jezus mówił, że jeżeli masz uszy do słuchania, a takich ludzi, którzy mają uszy do słuchania, to nie jest większość, ani oczy do patrzenia, i że niektóre rzeczy trzeba mówić z dachów domów, a niektóre nie należy mówić, niektóre trzeba trzymać pod korcem, niektóre trzeba wyciągać na zewnątrz. Przypowieść o złym na przykład zarządcy, nie wiem, czy ją pamiętasz, z Łukasza. Hillman, który odkrył i analizował tę przypowieść, uważa, że to jest jedna z tych przypowieści, która nie została dostrzeżona przez pierwszych biskupów, którzy dobierali teksty do kanonu. Trzeba by wziąć tę opowieść i ją przeczytać, jeżeli masz ją gdzieś na podorędziu. Tu mam. Ale nie pamiętam, w którym to jest miejscu, Łukasza. Też mam wydanie. Ja znam Biblię na wyrywki, mimo że jestem antychrystem. To się nagrywa? To się nagrywa. No już to mam. Znalazłeś? Nie, to ty przeczytaj. No dobrze, przeczytam, daj mi ten fragment. To jest 16. Tytuł jest obrotny zarządca, już sam. Obrotny. Będziesz miał szok, czytaj. No dobrze, czytam. Tylko powoli. Powiedział też do uczniów. Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie. Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: 100 beczek oliwy. On mu rzekł: weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego: a ty, ile jesteś winien? Ten odparł: 100 korców pszenicy. Mówi mu: weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby, gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.
Nie czytałeś tego nigdy? No, czytałem, ja to czytałem oczywiście, ale tak jakbym czytał to po raz pierwszy. Przeczytaj to jeszcze 2 i 5 razy sobie. No, no dobrze, ale co z tego... Tylko błagam, nie czytaj komentarzy kościelnych. Zaburzą ci... No dobrze, Jerzy, ale co z tego wynika? Jaka jest puenta? Pochwała nieuczciwości. No, no, można powiedzieć, że ten świat ma takie swoje prawa, ale nie chodzi nam o prawa tego świata. Nam chodzi o inne prawa. Warto przyznać się wiele razy, bo to naprawdę, jeżeli żyjesz w świecie, w którym żyjesz, który jest światem, no nie chcę powiedzieć złym, to żeby funkcjonować jakkolwiek dobrze, to musisz w jakimś sensie grać w tę grę. To jest treść tej przypowieści. Mhm. Ale też można powiedzieć, i tego szukał Jung, powiem tak, próbujemy ten świat uleczyć. I według niego... Odnoszę się do tej książki 2 autorów. Kilman, Szomdasani. Tak jest. Jeden z nich, no to tak jakby kontynuator Junga, trochę może taki heretycki, wybitny filozof. Jerzy Korpanty tutaj właśnie siedzący jest jego znakomitym tłumaczem. Szomdasani to jest wielki znawca Junga. I oni napisali fascynującą książkę, rozmowa na temat właśnie głównie Czerwonej Księgi. Znaczy, nie napisali, tylko powiedzieli. No tak, powiedzieli. 15 rozmów między nimi. Książka nosi tytuł Lament of the Dead, czyli lament umarłych. Co jest nawiązanie do Czerwonej Księgi, ponieważ tam umarli przychodzą do Junga i lamentują. Książka nosi tytuł Lament of the Dead, a ci, posłuchajcie, tańczą. Dead Can Dance. Świat jest chory, trzeba próbować go jakoś leczyć. A leczyć da się w ten sposób, że dotrze się do tej głębokiej podświadomości zbiorowej, czyli mówiąc bardziej obrazowo i o wiele piękniej, że zacznie się rozmawiać ze zmarłymi. Uwzględnić ich istnienie wokół nas, w nas, przy nas. Jest to związane z tym, że właśnie każdy z nas ma mamusię, tatusię, ale również olbrzymią ilość przodków wcześniej, biologicznie sięgając w głąb. Czyli na przykład łącznie z rybami. No łącznie z kryształami. I z kryształami. Kamieniami, tak. Natomiast nie wiem, czy chodziło Jungowi o uzdrawianie świata. Kilman tak mówi wprost. Tak, ale to jest lekarzem świata, dokładnie tak mówi.
Nie w takim sensie, że on jest prorokiem, on powie, jak ma być i tak będzie, tylko on mówi, najpierw sam się ulecz, a potem przynieś tę wiadomość innym. To tak, jest tak. To jest zgoda. Znaczy, przede wszystkim chodzi o zaczynanie od siebie i nienaśladowanie nikogo, łącznie z jakimiś największymi guru, czy też naśladowaniem Junga czy Hillmana. Każdy z nich był na tyle wielki, że mówił, by spróbować wniknąć w siebie, znaczy spróbować spojrzeć w lustro i wytrzymać to spojrzenie. Albo spojrzeć w lustro w swoje oczy, to wbrew pozorom jest takie proste. I zobaczyć, kim ty jesteś, patrząc sobie w oczy. Spróbuj zrobić jakieś ćwiczenie, kim jest ten, kto na mnie patrzy. Nie zalecam nieustannego się wgapiania sobie w oczy, ale mówię tu metaforycznie. Konfrontacja z samym sobą wymaga wysiłku. Pisze o tym Jung. Konfrontacja ze swoim cieniem, swoją ciemną stroną, jest bolesna zawsze. Wtedy wychodzą rzeczy, które są śmierdzące, brzydkie i o których nie chcesz wiedzieć. Ale to jest warunek tego, żeby właśnie zacząć proces indywiduacji. Zacząć proces... Zacząć żyć. Podążać swoją drogą. Wejść na swoją drogę. Chodzi o to, żeby naczytawszy się, nasłuchawszy się i tak dalej, w jakimś sensie o tym zapomnieć i zakumplować swoją psychę. Koniecznie trzeba powiedzieć, co to znaczy ja. Ja to nie znaczy ja jako punkt. Wchodząc na tą drogę indywiduacji samotniczą, wchodzimy w nieświadomość, w sferę, która jest wspólna pod tym względem. Tak. Tutaj są dwie rzeczy, o których mówi Jung i Hillman. Wiecie, mamy nieświadomość zbiorową, z której wychodzą treści na powierzchnię do świadomości. Ona jest po pierwsze bezczasowa, bezprzestrzenna, również nieludzka, w tym sensie nieludzka, po prostu nie jest ludzka. Z tego powodu mogą się dziać rzeczy niekoniecznie dobre w tym naszym potocznym tego słowa znaczeniu. To jeszcze powiedzmy o tych zmarłych. Piękny tytuł, piękna książka, te rozmowy obu panów. Lament umarłych. Rozmowa na temat śmierci wykluczonej niejako z naszej kultury zachodniej. W Polsce to jest mniej, bo jednak bardzo ważnymi świętami w Polsce jest Wszystkich Świętych i Zaduszki. Kiwasz głową, że nie. Święta mamy, tak, to prawda. No ale co z tego? To z tego, że się z naszymi zmarłymi kontaktujemy w ten sposób. Myślisz, że większość ludzi, którzy chodzą na cmentarze, kontaktują się ze swoimi zmarłymi? Nie wiem, no na przykład dla mnie to jest bardzo ważne święto. Człowiek starożytny modlił się do swoich zmarłych, miał lary w domu. No zobacz na to zdjęcie, widzisz, mam lary. Widzę cały czas, tak. Moja babcia, mój dziadek. To wspaniale, tak. I brat babci, tak. Wiesz, świętej pamięci wszyscy. Mniejsza z tym, jak to oceniasz, ale ja myślę, że rzeczywiście coś jest na rzeczy, że śmierć jest zepchnięta gdzieś tam w niebyt. I to jest podstawowa choroba, główna choroba naszej kultury, tak on mówi. To jest bardzo szeroki temat znowu. Może zacznę od tego, że Jung funkcjonował w epoce, w której kwitły seansy spirytystyczne. Artyści, wybitne osobowości chodziły na seansy spirytystyczne. Wiara w duchy była powszechna. Matka Junga wierzyła w duchy przodków. I Jung również w to wierzył, oczywiście nie w sensie spirytystycznym, ale pod koniec życia współpracował z fizykami, z Paulim, słynnym fizykiem niemieckim. I pytanie, czym jest duch, czym jest materia, czym jest dusza, jest pytaniem, nie wiemy. I to pogranicze, czy też inaczej, jedność, ci zmarli w ujęciu Junga funkcjonują właśnie w tej sferze, jak najbardziej realnie w tej sferze, o której teraz powiedziałem, to znaczy pomiędzy życiem a śmiercią. Ci właśnie, którzy, i to jest ważne, którzy w tej sferze pomiędzy życiem a śmiercią funkcjonują, usiłują nawiązać kontakt z ludźmi, którzy żyją. Często pojawiają się w snach albo pojawiają się w sensie fizycznym, to znaczy są świadectwa tego, Jung je zbierał, że coś się dzieje. Coś się wydarza, co ci przypomina albo co kojarzy się z kimś, konkretnym lub mniej konkretnym, kto już nie żyje. Ludzie mówią o kontakcie z ukochaną żoną, albo dzieckiem, albo dziadkiem. Są ludzie, którzy mówią o tym, że nie wiem, książka spada w nocy z półki w momencie, kiedy dziadek umarł. Zdarzają się rzeczy fizyczne, które mogłyby świadczyć o tym, że zmarli potrzebują żywych. Mamy całą masę mitów. No mamy dziady przecież, no, nasze, prawda? Oczywiście mity starożytne z tym wesele, związane. Wesele, najważniejsze polskie dramaty. Człowiek od zarania dziejów sobie z tym jakoś chciał poradzić. To znaczy wyczuwał obecność zmarłych. Współcześnie jest to dramatyczne, ponieważ nikt nie wierzy. Nikt nie przywiązuje do tego wagi. I tym większe zagrożenie takiego człowieka, ponieważ, mówi o tym Jung, zmarły, podobnie jak archetyp, może człowieka opętać i mu pokiereszować los.
bo on się domaga uwagi. I w związku z tym może się i coraz coś, mocniej przemawia. Może coś nie udać, może się coś, jakaś katastrofa się wydarzyć, coś bardzo złego, jeżeli tego się nie bierze pod uwagę. Jest taka główna teza Junga. Jeżeli wypierasz istnienie treści psychicznych, wyśmiewasz, bagatelizujesz, podważasz istnienie, tym bardziej te treści psychiczne pracują, oczywiście na poziomie nieświadomo, że nie masz pojęcia, ale wcześniej czy później nastąpi eksplozja na bank. On mówił to na podstawie kontaktów z tysiącami pacjentów, u których obserwował tego typu wyparcia i później eksplozje. Nie ma mowy o tym, czy wierzysz w duchy, czy kwestia wiary. Jung wiedział, że treści psychiczne, energie psychiczne istnieją, w ogóle nie ma dwóch zdań. I co może się stać, jeżeli się nimi nie zajmujesz, ewentualnie jak one w tobie działają? To jeszcze puenta może z Odena. Mówiłeś o Odenie, w sensie... Tak, w takiej frazie z Odena. Ja nie mam tego po polsku, nie wiem, jak to będzie po polsku brzmiało, tak spróbuję przetłumaczyć. We are lived by powers we don't understand. Tak. Właśnie. We are lived by the powers we pretend to understand. Czyli jak to by było? Żyjemy, jesteśmy przeżywani przez moce, których nie rozumiemy. I to jest kwintesencja tej nieświadomości, które się dzieją rzeczy i nami powoduje, mimo że my o tym nie mamy pojęcia. Przypadki, koincydencje, zbieżności, działania intuicyjne, podświadome, nieświadome. Starożytni Grecy mówili o bogach. Nie było, że się zakochuję ja, tylko przychodzi do mnie Afrodyta, afrodyzuje. Zresztą afrodyzować, bo już seks uprawiać. Ja się nie wkurzam na ciebie, tylko Ares do mnie przychodzi. Mówi się, że naszła mnie, przyszło do mnie coś, tak, za smutek. Prawda. To jest pozostałość tej historii. Nie produkuje tego ja. Kto produkuje moje myśli? To jest kolejne pytanie. To mi przychodzi do głowy. To są te moce, które działają, których nie rozumiemy. Ale jeżeli już ktoś to pisze, że jesteśmy przeżywani przez te moce, no to już się zmienia sytuacja, prawda? No tak. Właśnie o to chodzi, żeby się zmieniła. Jung mówił do końca, nie wiemy, co to jest nieświadomość zbiorowa i się nigdy tego nie dowiemy. Nie wiem, czy jest dusza. To po co próbować? Po co próbować? To jest to pytanie. Jung nie próbował nigdy odpowiedzieć na pytanie, czym to jest? Źle postawione pytanie. Nie, ja nie mówię, czym to jest. Pytanie jest takie, po co próbować to robić? Co robić? Tworzyć czarne księgi i czerwoną księgę. No to już są dwie różne rzeczy. Po co wnikać w siebie i próbować poznawać siebie? To jest zupełnie inne pytanie. No właśnie, to jest to pytanie. Ciekawe, fascynujące jest poznanie siebie. To znaczy, warto to robić. Zdarzyła ci się wizja, przeżycie, nazwijmy to niestandardowe, na jawie. No to jeżeli cię to nie fascynuje, nie ciekawi, no to jest bardzo dziwna historia. To jest w tobie, niekoniecznie jest tobą, ale jest w tobie. Pytanie, po co to robisz, jest absurdalne. Można na to tak odpowiedzieć jeszcze. To jeden z panów, nie wiem, który z tych dialogujących na temat Junga, użył takiego porównania. To jest powieść pikarejska. A, tak, tak. To jest przygoda. Tak, dzieją się przygody, tak, wchodzimy w to, tak. Przygodo, hej. Laudens, homo laudens. Ludens, proszę. Ludens. Zaczynam bredzić w różnych językach. Nie, że Korpanty mówi językami. Tak, zaczynam glosolalia. To jeszcze mam do ciebie osobiste pytanie na koniec. Mogę nie odpowiedzieć. Się zajmujesz Jungiem i Hillmanem z taką pasją, z takim ogniem, to podziwiam w tobie. Dlaczego tak jesteś zakochany w nich, powiedz? Nie jestem zakochany, broń Boże, to po pierwsze. Natomiast a co to jest, jakby to nazwać? Mówią do mnie, znajduję bratnie dusze, znajduję swoich duchowych krewnych, których mam nieustannie na wyciągnięcie z mikrosekundy mózgowej. I do nich należą niewątpliwie Hillman i Jung. Z kategorii tych moich przyjaciół, kumpli duchowych jestem czasem na kontrze, natomiast to są ludzie podobnie jak z tobą, że możemy z nimi rozmawiać. Bratnie dusze. Dziękuję, że tak o mnie powiedziałeś. Zdecydowanie jesteś naszą bratnią duszą. Dziękuję. Myślę. Jeszcze się spotkamy i opowiesz o bardzo Hillmanie, chętnie. Prawda? Bardzo chętnie. Bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo. Jeszcze epilog. A, z ciepłej mi rejtu, tak, z ciepłej mi rejtu. A co? A, dlaczego my się tak rzadko spotykamy? Wiesz, ja podciąga cię w kategorii tą duchowej kilka szczebli. I pożegnanie. Dziękuję wam. Dziękuję, że jesteście. Pozdrawiam. Do usłyszenia za tydzień. I nie tylko. I do zobaczenia na szlaku. Tyle drogi jeszcze przed nami. Wszystkiego dobrego. Dariusz Bugalski.
Lord.